Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I znowu jestem w Pniewach, cały czas w celi naszej świętej Urszuli Wieduchowskiej. Czuję tutaj tego ducha i cieszę się, naprawdę się cieszę, że mogę z tego miejsca przygotowywać te komentarze. A przed nami już 21. niedziela zwykła. Powoli czujemy, że kończą się wakacje, urlopy, wypoczynek. Niemniej jednak Pan Jezus stawia nam bardzo ważne pytanie. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Taka jest odpowiedź Piotra. Jaka jest odpowiedź nasza? Święta Urszula ma taką odpowiedź: Panie, i my chcemy trwać zawsze przy Tobie w tej wierze, tak pełnej pociechy. Klęcząc u stóp ołtarza powiemy Tobie: ty jesteś naszym bratem, ojcem, przyjacielem, który pozwala nam rozmawiać ze sobą, który chce nas pocieszać, bronić, pouczać i wskazywać drogę do nieba. Do Ciebie zawsze z ufnością przystąpić możemy, choćby wszyscy nas opuścili. Ty nas nigdy nie odrzucisz. Choćbyśmy nawet strasznie zawinili, Ty nas nigdy nie odepchniesz. Zawsze przyjmiesz i zawsze to biedne, nędzne, ludzkie serce przytulisz do boskiego serca. Panie Jezu, Ty jesteś bratem naszym, człowiekiem, jak i my, a zarazem Bogiem wielkiego majestatu. I bardzo ważne pytanie: czy ja to rozumiem? Czy o tym pamiętam? Ilekroć klęczę u stóp tabernakulum, muszę najpierw sobie przypomnieć i uprzytomnić, że tu mieszka Jezus, prawdziwy Bóg, tak wielki, potężny, tak święty. Ten, który przez lat tysiące codziennie gasi i zapala słońce. Jezus, brat nasz, człowiek, Syn Człowieczy, podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Kim dla mnie jest Jezus? Czy pamiętam, że jest mi bratem, przyjacielem, ale też jest Bogiem wielkim, świętym, nieśmiertelnym, potężnym?